the fall of France. After Warsaw was captured by the Germans and my country capitulated, many civilians and soldiers escaped the capture of the Germans by traveling to Romania. We would later be shipped off to North Africa. After that, we would finally make our way to France. With anger and a lust for revenge in our hearts, most of the civilians decided not to just start a new life in France, but fight for the French. Our unit was formed shortly after we would arrive in France. We was known as the Polish Grenadiers. However, like I said, most of the Polish countrymen who escaped were civilians, so they did not have any training up to this point. Since I had combat experience, I was assigned to train them. During the phony period of the war, most of our time consisted of me training alongside the Maginot Line. I showed them how to use artillery, how to shoot, battle strategy, etc. Many of our soldiers had high spirits. They wanted to fight. But during that time, the only thing I could think about was my brother and how he perished during the siege of Warsaw. I spent most of my time not talking to anyone socially, making me feel isolated, alone. The only time I would speak is when I was barking orders. To jest nudne! Powinniśmy walczyć z Niemcami! Dlaczego musimy pozostać na linii Maginota? Nasze rozkazy to ochrona linii Maginota, jeśli chciałeś walczyć. Powinieneś zgłosić się na ochotnika do kampanii w Norwegii. Gdzie jest kapitan Anastazy? Nie widziałem go dzisiaj. Nie wiem i nie obchodzi mnie to! Za każdym razem, gdy tu jest, każe nam biegać, zbierać worki z piaskiem, czyścić ciężarówki, broń i artylerię. Jedyne co robi, to wykrzykiwać na nas rozkazy. Muszę od niego odpocząć, choć na jeden dzień. Próbuje nauczyć nas dyscypliny. Albo każ nam wykonać niepotrzebną pracę. Tak czy inaczej, to zabawniejsze niż samo stanie tutaj. Musimy teraz walczyć z wrogiem. Niemcy zajęli Polskę i robią to samo Francji. Musimy tu zostać. Takie są nasze rozkazy. Byłem stolarzem, Jarosław! Ty byłeś rolnikiem, Marian kamieniarzem, a Antoni był na studiach. Przez Niemców straciliśmy wszystko. Dlatego musimy walczyć. Niech żyje Polska. Będziemy odkupieni. Musisz zachować cierpliwość. Gdy? Pójdę znaleźć kapitana Anastaziego. Może przebywać w pobliżu brzegu rzeki. Chodź za mną, bracie! Musimy chronić cywil! Warszawa upadła. Musimy się ewakuować. Brat, pokażcie Białorusie! Proszę, chodź ze mną, bracie. Nie mogę stracić też ciebie. Nie martw się, bracie! Będę cię śledzić! Zaufaj! Brat? 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 Nie! Brat, brat! Przepraszam bardzo. Przepraszam, że przeszkadzam, kapitanie. Zastanawiałem się. Chciałem ci to powiedzieć. Czyściłeś karabin? Tak, mój karabin został wyczyszczony. Czyściłeś dzisiaj swój karabin? Nie. Nie czyściłem dzisiaj karabinu. Idź, wyczyść swój karabin i zostaw mnie w spokoju. Kapitan, wiem, co myślisz o Polsce. Wiem, że myślisz o ludziach, których straciłeś. Ja też. Straciłem całą rodzinę. Kiedy Niemcy zaatakowali Leszno. Moja rodzina zginęła w wyniku bombardowań lotniczych. Teraz, poczułem się samotny. Dopóki nie zacząłem trenować z tobą i wszystkimi innymi. To jest moja nowa rodzina. W okopach mamy jedzenie i wino. Możesz jeść, kiedy chcesz. Czekaj, Antoni. Możesz mi przynieść trochę wina, a ja chciałam podziękować. Dziękuję. Dziękuję za zrozumienie. Witamy cię, kapitanie. Przyniosę ci trochę wina.
Dobrze się czujesz, kapitanie? Kapitan! 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 Katy! Kapitan! 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 Co? Przepraszam, Antoni. Mówiłeś coś? Zastanawiałem się, czy dobrze się czujesz. Robię świetne. Kapitan Anastazy, czy to prawda, że Niemcy kontrolują kanał? Tak, musimy odzyskać kanał od Niemców. Wczoraj zaatakowali linię Magnota i teraz mają kontrolę nad kanałem. Jednakże Niemców w pobliżu naszej pozycji jest niewielu i nie mają czołgów pancernych, które by ich chroniły. Zaatakujemy ich pozycję, gdy nasza artyleria zacznie strzelać. Du betrachtest dich als Krieger und hast noch nie Fechten geübt? Ich übe Fechten, ich bin geschickt. Lügner, wo sind deine Narben? Jeder mutige Fechter hat Narben. Nasza artyleria wkrótce wystrzeli. Was ist das? Artillerie, geh in Deckung! Musimy iść do wioski i zabić każdego Niemca, który tam jest. Trzymaj się blisko mnie, a przeżyjemy. W końcu walczymy. Niech żyje Polska. Niemiecka piechota w pobliżu kanału. Strzelać do Niemców. Kapitan, strzelają do nas, stop! Musimy flankować Niemców. Towarzysze, za mną. Zastrzel ich. Tak jest. Tak jest. Idź dalej do przodu. Czy ktoś jest ranny? Nie, proszę pana. Nadal możemy walczyć. Nie! Niemcy bombardują swoją pozycję. Bądź ostrożny! Flankować ich pozycję. Kapitanie Anastazy! Widzę bunkier, który zajmujemy! Myślę, że niemiecka piechota wykorzystuje bunkier jako bazę! Być może ich moździerze też tam są. To
towarzyszy. Musimy ruszyć naprzód w stronę tego bunkra. Nasi dzielni żołnierze giną od moździerzy. Musimy się pospieszyć. Boże mój, dopadli mnie! Poddaj się teraz, jeśli nie chcesz umrzeć. Wir geben auf! Bitte schießen Sie nicht auf uns! Wir geben auf! Jeden z nich biega, zastrzel go! Tak to się robi! On jest martwy. Ich bin ein Offizier der Wehrmacht! Ob richtig oder falsch! Towarzysze! Zabierz tych więźniów z powrotem do bazy! Tak jest. Towarzysze, musimy wejść do tego bunkra i zabić całą niemiecką piechotę, która jest w środku. Towarzysze! Musimy wejść do tego bunkra i zabić całą niemiecką piechotę, która jest w środku! O, jest martwy! Robercie, wrzuć granat do pokoju! Piekła z nimi! Strzelajcie dalej! Moździerz! Czy bunkier jest pusty? Nie jestem pewny. Trzymaj się blisko drzwi. Sprawdzę pokoje. Bunkier jest pusty. Musimy iść dalej w stronę ich artylerii. Artyleria zabija naszych żołnierzy, zabić ich wszystkich. Musimy osiągnąć zwycięstwo. Świetne strzelanie! Mamy teraz kontrolę nad tym obszarem. On June 17, 1940, around 2 a.m., we was able to retake the Marne-Rhine Canal. However, we would later move eastward to set up a strong defensive position to stop the advance of the Germans. The German unit we fought on June 18th is the same unit that crashed through the French position on the Maginot Line. This meant that they brought tanks. And it would be an horrific struggle to stop them from crossing the canal.